W katedrze lwowskiej odbyła się premiera śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza w nowej aranżacji pod batutą Krzesimira Dymskiego w wykonaniu zespołu Wojska Polskiego. Projekt został zrealizowany z inicjatywy wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Marii Koc oraz Polsko-Ukraińskiej Fundacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Wydarzenie współfinansowała Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie ze środków Senatu w ramach opieki nad Polakami za granicą. Na koncercie obecni byli ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Bartosz Ciechocki, metropolita lwowski ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie Rafał Wolski wraz z przedstawicielami placówki dyplomatycznej. Przedstawiciele władz miasta Lwowa, świata polityki i kultury oraz polskich organizacji społecznych we Lwowie. Minister Adam Kwiatkowski, który nie mógł osobiście być na tym wydarzeniu, przekazał list z pozdrowieniami od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, natomiast marszałek Maria Koc w swoim liście życzyła niezapomnianych wrażeń artystycznych wszystkim obecnym podczas tego koncertu. Śpiewy historyczne napisał Julian Ursyn Niemcewicz, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia, poeta, historyk, postać dziś niestety nieco zapomniana. Jego śpiewy to ogromne dzieło, w którym autor opisał historii Polski wierszem. Koncert w katedrze lwowskiej rozpoczął się od Bogorodzicy, która zabrzmiała tak, jak śpiewano ten utwór w katedrze gnieźnieńskiej. Dania historyczne bardzo zmieniły wizerunki niektórych postaci. Ten tom został wydany niedawno, na stulecie niepodległości i zwrócono się do mnie, Fundacja Polaków na Wschodzie, poprosiła mnie, żebym coś z tym zrobił, żebym jakoś to przysposobił do takiego współczesnego wykonania. No, wykonawcy, fantastyczny zespół reprezentacyjny Wojska Polskiego, oni bardzo różną muzykę grają, wojskowe, prawda, rzeczy, ale widowiska historyczne, jest orkiestra Dęta, taka wojskowa, ale jest też i orkiestra, istnieje i tu grała orkiestra symfoniczna, właściwie są tam trzy orkiestry, znakomity chór, jak było słychać, i soliści, śpiewacy, którzy są solistami i też pracują w innych teatrach muzycznych, śpiewają opery i tak dalej, więc to taki zestaw, można powiedzieć, wykonawców najlepszy, jaki można było znaleźć w Warszawie. Premiera planowana była 28 listopada ubiegłego roku. Okoliczności polityczne, czyli wprowadzenie stanu wojennego na Ukrainie, spowodowało to, że orkiestra jadąca na koncert z połowy drogi zmuszona była wrócić. Koncert miał odbyć się w Operze Lwowskiej. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Koncert tutaj, w Archikatedrze Lwowskiej, wspaniale, myślę, że zabrzmiał i ma jeszcze dodatkowo taki bardzo symboliczny wymiar. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jak widać, ten utwór ma potencjał potężny i jeszcze chcemy nad nim pracować. Jest tutaj już kilka pomysłów, żeby jeszcze wzbogacić o inne utwory, ale na pewno najbliższa nasza podróż to będzie Wilno.